Witamy po wakacyjnej przerwie. Co prawda lato mija szybko, ale w naszej gminie żyjemy aktywnie i pozytywnie przez cały rok. Zaczynamy dzisiaj od kilku wakacyjnych wspomnień. Już po raz piąty na stadionie w Pruszczu odbywa się Lato z Pychotą, wakacyjna akademia piłkarska. 40 małych piłkarzy szkoli swoje umiejętności pod okiem najlepszych trenerów z województwa. Codziennie mali piłkarze spotykają się, bawią się, doskonalą swoje umiejętności i cieszą się grą. Podczas warsztatów artystycznych w Topolnie wraz z dziećmi pracowaliśmy wieloma technikami. Robiliśmy talerzyki techniką dekupażu. Każde dziecko wykonało swój talerzyk według własnego pomysłu. Pracowaliśmy również techniką filcowania na mokro. Dzieci trzymają właśnie filcowane obrazki. Pracowaliśmy również techniką dot paintingu. Każde dziecko wykonało własną zakładkę do książki. Dot painting to jest technika kropkowania. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w zajęciach w świetlicy w Topolnie. Nauczyłam się różnych technik i bardzo fajnie spędziłam tutaj wakacje. Niestety, to co dobre kończy się szybko i 2 września rozbrzmiał pierwszy dzwonek wzywając do nauki. Nowy rok szkolny rozpoczęło w naszych szkołach 1079 uczniów i uczennic. Aby zapewnić dzieciom i nauczycielom dobre warunki do pracy, aby było bezpiecznie i estetycznie, w trakcie wakacji trwały w szkołach prace remontowe. Stan infrastruktury oceniali pod koniec sierpnia radni podczas wizytacji. W Łowinku zakończono pierwszy etap budowy szkolnego boiska. Szkoła może też pochwalić się nowoczesną pracownią przyrodniczą. Warto nadmienić, iż w Zbrachlinie przeprowadzono remont łazienek, a w Pruszczu zgodnie z oczekiwaniami rodziców powstał dodatkowy oddział przedszkolny. Jesteśmy w trakcie budowy nowej infrastruktury sieciowo-usługowej. Dla każdej szkoły zakupiono nowy sprzęt komputerowy, drukarki 3D, zestawy do zajęć z robotyki oraz nowe oprogramowania. Łączny koszt to 432 tysiące złotych, z czego 315 zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu, który wygraliśmy dzięki zaangażowaniu dyrektor GCO Anny Szafrańskiej i jej zespołu. 30 sierpnia obchodziliśmy gminne dożynki, które tradycyjnie odbyły się w Pruszczu. Święto plonów rozpoczęła uroczysta msza święta dziękczynna, podczas której poświęcono chleb oraz wieńce dożynkowe. Po mszy świętej nastąpiło złożenie kwiatów przy obelisku Jana Pawła II i przemarsz korowodu dożynkowego na boisko przy ulicy Sportowej, gdzie odbywały się dalsze uroczystości. Gości powitali konferencjerzy Justyna Kucharko i Artur Nowak. Tradycyjnie chleb dożynkowy został przekazany przez starostów włodarzowi gminy Dariuszowi Wądłowskiemu. Szanowni rolnicy i rodziny rolnicze, wasza miłość i przywiązanie do ziemi zasługuje na najważniejsze i najwyższe słowa uznania, wyrazy wdzięczności oraz szacunku. Podczas przemówienia wójt podziękował też sołectwom za udział w dożynkach, doceniając zaangażowanie wszystkich 20 sołectw. Słowa wdzięczności skierował też do organizatorów. Po zakończeniu ceremonii dzielenia się chlebem nastąpiło wręczenie nagród w konkursie Listy dla Ziemi 2019, organizowanym przez Biuro Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy. Imprezę uświętniła też część artystyczna. Wiele entuzjazmu wzbudził koncert zespołu pieśni i tańca Krajna. Duże zainteresowanie wzbudził też zespół taneczno-wokalny Szczodryca z Mińska. Było kolorowo, ludowo, tanecznie i wesoło. Na scenie zaprezentowały się też orkiestra Denta Goksir oraz chór Retro. Gości rozruszał pokaz tańca Latino i Zumby, a rozweselił występ kabaretu Czwarta Fala. Zabawa pod gwiazdami trwała do 24. Podczas imprezy nie zabrakło atrakcji dla dzieci, które korzystały z parku rozrywki i jazdy konno. Tego dnia nikt nie opuścił imprezy głodny. Dla uczestników dożynek przygotowano grochówkę z kotła, a na deser zimne lody. Poza tym gościnnością wykazały się sołeckie stoiska, uginające się pod tradycyjnymi wyrobami. Kusiły smakiem i zapachem domowych wypieków i przetworów. Swoje wyroby promowała też Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska oraz Niewieścin Królewskie Wędliny. Blisko ludzi znalazł się również Bank Spółdzielczy z Pruszcza oraz Urząd Gminy. Stoisko dożynkowe wystawiamy co roku.
już tak fajnie się układa, mieszkańców jest coraz więcej, frekwencja fajna, co roku mamy jakąś nowość. W tym roku dołączyło do nas ciasto czekoladowe, jak i marchewkowe, super drożdżówka oraz mamy nowych mieszkańców. Rudolfa z Rudek oraz Konstancję z Konstantowa. Witam, sołectwo Bagniewo-Bagniewko jak co roku uczestniczy w dożynkach gminnych. W tym roku są nowe twarze. Tym, czym możemy się pochwalić, to pyszne jedzenie przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. Mamy na słodko, na słono, jak kto lubi, dla każdego coś na pewno dobrego. Zapraszamy, dziękujemy, pozdrawiamy. Witam wszystkich, sołectwo Zawada. Jak zwykle dopisało. Szczerze mówiąc, w tym roku panie tak się rwały, że trudno było ich powstrzymać. Dosłownie ile gospodyń, tyle pomysłów. Sołectwo Łowin pozdrawia gminę Pruszcz za super przygotowane dożynki. Dziękujemy bardzo. Łaszewo sołectwo pierwszy raz od bardzo długiego czasu wystawiło się w tegorocznych dożynkach. Dla swoich gości przygotowaliśmy typowo domowe wypieki typu zebra, pleśniak. Mamy też smalczyk domowy z prawdziwie domowym chlebem. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia. Koło gospodyń wiejskich Parlinianki z Parlina. Występujemy pierwszy raz na dożynkach gminnych w Pruszczu i wspieramy nasze sołectwo Parlin. Jako sołectwo Serock cieszymy się bardzo, że możemy brać udział w dożynkach gminnych po raz kolejny. Nie zawiedliśmy, wystawiliśmy swoje stoisko. Cieszymy się, że możemy kultywować tę tradycję i mamy nadzieję, że w kolejnych latach też ta impreza będzie wyglądała tak fajnie jak w tym roku. Kolejny rok dopisała nam pogoda, a sukcesem imprezy była 100% obecność wszystkich sołectw. Tam, gdzie jest muzyka i dobre jedzenie, jest też wysoka frekwencja mieszkańców, co cieszy organizatorów.